Państwo, już jestem po zakupach, już jadę do domku, po drodze jeszcze przeciwko się nie opłaca kupować oszołom, bo jak go kupię teraz, to ono wieczorem już jest do bani, używają jakichś środków chemicznych, wolę u sprawdzonych sprzedawców to kupić. Tak jak na przykład u pana Karola, nie wiem gdzie on się zaopatruje, czy bo następnego dnia jest ok, jak to się mówi. Zapłaciłem za paliwo, muszę tam 6 litrów chyba. W zbiorniku mam łącznie 10 litrów, to mi starczy. Jesteśmy w terenie na 150 km.
szur. Znienacka. Zaraz mi się przed nosem przejazd zamknie. To właśnie to się dzieje i ludziska są wkurzeni. Jedziesz zamyślony, wracasz do domu, a tu ci przejazd się zamyka. Dzień dobry, panie Stanisławie.
Mili Państwo, długa historia. Znam tego pana. Mąż Jadwigi, pielęgniarki. Kiedyś jeździłem w Zorze Piaseczno, sanitarko, w latach zeszłego stulecia. Zawsze Jadzia mówiła, byśmy się pytali z chłopakami, a ja, gdzie twój pan jest, nie? To robiła to wymijająco. Szanowni Państwo, w 1974 roku w styczniu wyjechałem do Meksyku. Znaczy się z zamiarem do USA, ale nie udało się. W Meksyku byłem. No i tam akurat już na powrocie, mogę tak powiedzieć, byłem tam jakiś okres czasu, nie udało się, więc parę groszy chciałem jeszcze dorobić, zarobić i miałem sytuację taką, a nie inną, no, że musiałem skorzystać z pomocy ambasady polskiej Rzeczypospolitej w Argentynie. No i tak się jakoś złożyło, że zanim trafiłem do ambasady, wszedłem sobie w placu centralnym Mexico City. No, oglądałem, bo wiadomo, że zawsze tam coś było. Pomniki, nie pomniki, etc. Ruch samochodów i tym podobne. Na dziewczyny się też oglądałem. To normalny objaw u mężczyzny. Ładne te Meksykanki. Wywaliłem się. Nie wziąłem tego pod uwagę, nawet przyjeżdżając, chociaż wiele informacji o Meksyku się dowiedziałem i sobie przyswoiłem, ale jednej rzeczy akurat nie. Krawężniki uliczne w Mexico City są bardzo wysokie, 30 cm, niekiedy i wyżej. Dlaczego, po co? Ponieważ deszcze monsumowe i tym podobne, no tam jest ten rejon, padały, to wszystko było podtopione, załóżmy. No i rozwaliłem kolano, krew się leje, tam Meksykanie się przyglądają, patrzą, bo nie wiedzą, co jest, bo ja w jakimś nie ich języku knę i wyzywam wszystko, co jest na świecie żywe. No i słyszę gdzieś tam w tym całym Pablu, znaczy w tym no, ruchu miejskim, w tym innym, ale akurat no, obok mnie samochody nie, no bo już tutaj był centralny park. No i słyszę: Stasiu, ktoś po polsku mówi. Tak, szybciutko i tego, ale kurczę, wiecie, no rozglądam się w prawo, w lewo, cholera, no nikogo nie widzę. No nie wiem, kurczę, wiecie, no. Mówiłem, może mi się zdawało, nie wyspałem się albo co. Słuchajcie, mili Państwo, znów tam knę, wyzywam, przepraszam i Pana Boga, i wszystkich po kolei, bo wiadomo, no stało ci się nieszczęście, nie możesz się dać rady, bo tak, no... Czekajcie, co ja w hotelu miałem, czy tam gdzieś w hotelu schowane graty, kartka zapisana, gdzie, co i jak po kolei mam iść na piechotę, autobusy na bok, bo wiadomo, człowiek nie za bardzo. No i rozglądam się, no gdzie tu iść, no w sumie summa summarum, bo też pomyślałem o jakimś punkcie aptecznym chociaż. I znów słyszę: Stasiu, ktoś mówi po polsku, ten głos mi bardzo znajomy. Ja się odwracam, pomału już, odwracam się w jedną stronę, nic, w drugą stronę, nic. Do tyłu się odwracam, patrzę, samochody warkujące, stoi Chrysler amerykański, na przodzie polska flaga miniaturowa wisi, dwoje ludzi i Jadwiga. Ja mówię: Matko Boska. Ja mówię: Jadzia, to ty jesteś? Tak, ona się odwróciła do mnie, ten człowiek został, no myśmy się przywitali bardzo, no bo słuchajcie, mili Państwo, są różne powiedzenia, góra z górą, nie, i tym podobne, no ale tyle tysięcy kilometrów ja widzę koleżankę z pracy. No i później się okazało, że nie kierowcą, tam był jej mąż, no to się przywitałem grzecznie, zaraz mi zrobili opatrunek, ale jednak wezwali pogotowie przyjechało. No wiadomo, że jeżeli samochód z ambasady polskiej dzwoni i tego, no to ta karetka bardzo szybko przyleciała. No zrobili mi opatrunek, wszystko. No i summa summarum mnie zabrali ze sobą, że tak powiem. Pani Jadwiga mnie zabrała do domu, a pan chyba Stanisław no, musiał wrócić no, do ambasady.
ale bardzo szybko w sumie chyba się urwał czy coś takiego. No iśmy rozmawiali o tym, o tamtym. No ja byłem nadal cały czas w szoku, no bo no, no, co tu dużo mówić. No ja akurat dzisiaj patrzę, bo państwo mieszkają na Żółkiewskiego, patrzę, z bramy wyjeżdża samochód. No mówię, nikt inny, tylko pan Stanisław. Mrugnąłem mu raz, drugi, nie bardzo się zorientował, bo z przodu miał samochód, ale samochód też mu mrugnął i dopiero wtedy cofnął stałkiem się. Tam samochód przepuściłem, no to ja ominąłem pana Stanisława samochód, otworzyłem okno, no i powiedziałem dzień dobry, ręką machnął, podziękował. No także, że muszę wam powiedzieć, czasami się zastanawiam, czy może by jakiś pamiętnik zacząć pisać od urodzenia o wojażach moich, przygodach życiowych. Może jeszcze Pan Bóg pozwoli, że na stare lata parę groszy sobie dorobię i jakieś pieniądze wpadną i moje jak gdyby, powiedzmy, no nie zachcianki, no chciałbym na pewno pojechać do Ameryki na krótko, tydzień, dwa, tam gdzie taty, siostry są pochowane, ciocie, tam gdzie ojciec mój żył, do Newarku, znaczy w Elizabeth, w Newarku to pracował, a w Elizabeth, New Jersey mieszkał. No i o coś w tym sensie. I na samym końcu chciałbym do Muzeum Johnny Cash'a. Byłem jego fanem i jestem do tej pory. To jest, takie są moje marzenia. Natomiast Brazylia jest bardzo daleko, to nie za bardzo. Może jeszcze Argentyna by była, gdyby tak było, no ale posmyć sobie, że tak powiem, takie no coś, to jest fajne czasami. No tam do Buenos Aires i później do Berisso, tam gdzie pracował, gdzie żył, gdzie w ogóle. No też mi chodzą takie po głowie, co by można by jakiś dokumentalny film zrobić i wrzucić. No nawet gdybym tam nie pojechał, no to jest parę osób znajomych, można by było bardzo poprosić o nakręcenie jakiegoś krótkiego materiału i zdjęcia archiwalne i to wszystko i przesłać tutaj. Tutaj bym po prostu poprosił wielu znajomych jeszcze tam, co zostało z telewizji, żeby zmontowali to wszystko i może by akurat, jak nie telewizja, powiedzmy, w ten sposób, no to na YouTube puścić i w ten sposób, żeby została historia o wuju, bo są gazety przecież te internetowe, są papierowe, wyszły, ale to jest mało. Dobra. Przepraszam bardzo, bo ciacho wrzuciłem. Narobię wam, mili państwo, smaka. Co mi zależy? Będziecie mnie zemścić, że tak powiem, oglądając film. No, zawsze jak do oszołoma jadę, to muszę sobie takie opakowanie kupić. To jest 9 ciastek, że tak powiem, tego typu, co na zdjęciu było. Muszę wyrąbać, bo chory będę chodzić. No takie już przyzwyczajenie organizmu. Idę do pana Karola po pieczywo i wracam do chałupy. Później wieczorem muszę z panią jechać do banku, bo pani się już przyzwyczaiła tak, że ona codziennie konto bankowe będzie sprawdzać. Zamiast zadzwonić albo wejść w internet, nie, musi pojechać. Także to ostatnie są ujęcia, mili państwo, także do następnego, przyjadę do domu, tego tam obrobię te filmy, wrzucę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, nowych subskrybentów tak samo. Pozdrowienia dla Michała Krakena z Chicago, dla kolegi Rafała Zazniłka z Kanady. No i, Camper Australia, to tacy fajni, równi ludzie. Niestety pan Zaborek się na mnie pogniewał,
zablokował mnie, etc., więc nie będę jemu nic życzył, bo dla mnie nie w porządku facet, bo nic nie zrobiłem. No ale to tak jest. Pan Zaworek dobiera sobie przyjaciół takich, z których ma korzyść. Ktoś powiedział z Ameryki i powiedział prawdę. Pozdrawiam.